Witam. Z tej strony Wlosz. No, dobra, nagrywa się. A ten przypadłby, jakbym wyłączył nagrywanie, ale. No. Czasem się okazuje, że nie włączam i. Jeszcze raz trzeba by zaczynać. W poprzednim odcinku Rzeczpospolita Obojga Narodów się utworzyła. To mnie zdziwiło mega. Ale no, zobaczymy, co się z nimi stanie, czy przetrwają, jaką wezmą kwestię Reichspaktu, zrobią. Natomiast. Co tutaj jeszcze? A, dobra, po pierwsze wystartujemy, badanie wybierzemy, a po drugie, ostatnio grałem z kumplem sobie taki meczyk na Arabów. Arabia Saudyjska, czyli Najdżów i Szamalów. Chociaż nie wiem, czy jedni i drudzy nie są Saudami. No właśnie, są Saudami. Tak czy owak. O. Co ja miałem? A, cywilkę kolejną, bo nie można tych atakować. Tak czy owak. Pomału Najdżowie zdobywają teren, bo ten teren są na start tych Dżabalów. Ale powiem, że. O tyle śmiesznie, że oni nie mają do tego korów od razu. Ale mogą zablokować tym sposobem drzewko częściowo, jak dobrze pamiętam. A nie, nie mogą. To jest, żeby tych mieć. Ale sobie wiadomo, na początek zbywają pozycję. Jeszcze to mogą zabrać, pewnie zaraz zabiorą. Bo albo Dżabalami walczymy z wpływami Najdżów, albo robimy od razu tak jak oni. Mamy takie same drzewko, by the way. I po jednej i po drugiej stronie, z tego co wiem. Albo właśnie robimy te fokusy. No ja poszedłem w walkę z nimi i to był błąd. Bunt. Vietcong. Ta. To zobaczmy, po Weltkriegu. Przejęli dawną kolonię francuską w Indochinach, ale stabilność w tej kolonii już niemieckiej była bardzo kiepska. A, w południowych Chinach rewolucję niszczy pewnie ten Kuomintang. Ale to mówię, to wszystko już pozmieniają, tak? Czy Vietcong ruszył? Czy wy walczycie z Niemcami, czy wy sami walczycie, no? Dla nas byłoby świetnie, jakby oni wygrali. Mogę wysłać ochotników im? Mogę. Jedną dywizję, co prawda, tylko. Właśnie, trzeba ruszyć z rekrutacją. To są. Dobra. I można ruszyć też ze szkoleniem, no bo nic się nie dzieje niby. A, ty możesz coś dostać, partyzant. Oj, się zaczęła ta wojna. A, co do wyniku, to właśnie kolega wygrał, ale. Mówię. Walka była zacięta, bo. Chyba rok ponad. Czekaj, w 37 pod sam koniec bodajże. Udało mu się wygrać, zagoniając mnie gdzieś na północ. Ale cóż, mi manpowera wszystkiego brakowało, bo. Postanowiłem nagle przeatakować i to był błąd. Ja bym dał tutaj najlepszego generała, czyli ciebie. Ty też możesz partyzantem. No to dajmy. Tak. Weź mi go tutaj. I wyślij tylko teraz w dobrej stronie. No to wam. Natomiast na pytanie, dlaczego ja chcę sobie potem po prostu Indochiny zabrać i mam nadzieję, że tego pewnie nie dostaną i będę musiał i tak z Afryką, nie Afryką, co ja gadam, z niemiecką Azją Wschodnią walczyć, ale wiecie, zawsze jeden wróg będzie bardziej osłabiony. Zresztą jeśli się uda zjednoczyć Chiny, to plan jest taki, żeby przebić się tędy
Najlepiej podbić cały Wietnam. Czy tam Indo-Chiński Związek. Potem można by ruszyć na to królestwo. I przebić się tym sposobem tutaj od razu. Właśnie jestem ciekaw, czy wybuchnie ta insulinia, czy coś, bo ona bardzo często ostatnio wybucha. O, super. Tutaj to damy od razu największe zaopatrzenie. Oj, 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 oj. Co to za desant? Już Wietkongowi pomagamy, a w międzyczasie coś mi się wydawało, że się zrobiło. No, to można już robić. I to można robić. I odetniemy ich szybko tutaj. Dajecie, dajecie, dajecie. O, to jak wy od tej, to ja od tej. A to są marinsi. A, mogę poświęcić trochę ludzi i sprzętu. Podnieść powór Kuingów to nie jest problem. Właśnie, jakich my mamy generałów, bo nie przeglądam. A, najpierw to, co zrobili nasi kochani Polacy, a wcześniej wybrać drzewko. Przyda się dodatkowy slot badawczy. A Polacy pewnie poszli w Reichspakt, zgadłem? Tak. To w Reichspakcie. Ale ciekawe, w co pójdą teraz. Zbadaj się im zdrowkę, bo to się przyda jak cholera. O! No to już wiemy, przez kogo wybuchnie wojna domowa. W USA. Gdzieś tu miałem, zawsze zapominam. Gdzie jest ten dziennik? A, tu jest. No, my wzięliśmy ten szturm, no to źle obrywamy, ale o, kolejny desancik. Tak, oni będą się tak desantować bez portów, chociaż nie no, tu to się w porcie zdesantowali. Jak oni będą tak się desantować, to uda się zaraz wygrać. Tą dywizję trzeba tylko wyniszczyć. A, dobra, co my tu mamy? Kiedyś bardzo śmiesznie się Wirłą grało, bo... Grałem i... No właśnie, oni tu mają region kolonialny. Tu mają roszczenia i też mają potem region kolonialny, chyba że to zjednoczą. W ogóle cały kraj ich oprócz tych dwóch prowincji kiedyś był pokryty roszczeniami innych krajów, głównie takich narodowo-wyzwoleńczych. Ale widzę, że... Araka nie usunęli to. Kiedyś było serio. Ale nie pamiętam jaki kraj. O, skończyli się chłopaki szkolić. Nie, na razie przestań. I daj to tutaj. Nie, nie, nie wszystkich. Jednego chciałem.
Ten będzie lepszy. Wracasz tu, wy tu. Niszczyciel fortec. To uwielbiam. Przyda się. Do niszczenia fortów na granicy tam. Na północy. Od razu szkolenia wrzucamy. Wam przystaniemy. Wy też szkolenie. Otóż tutaj nawet podejść koleją. Niby organizację stracisz, ale i tak. Czy wy walczycie z Niemieszkami też? Nie. Czy dywizje niemieckie mnie w ogóle nie interesują? Gdzie by tutaj... O! Tak zrobimy może. Na razie się nie desantują. W ogóle śmiesznie, bo ten Wietnam na południu wybucha, nie na północy. A wiecie, Wietkong. Dajesz, jak to się uda, to będzie zarąbiście. O! O mój Boże, jak oni fajnie to mi zabrali. Będę miał tyle terenu teraz. Chyba, że coś atakujecie, nie? No dobra, no to... Zaraz na was ruszymy. Tylko ja potrzebuję slota badawczego, to jest cywilne, gdy nie. Ja chcę slot badawczy, bo badania dużo zmieniają w tej grze. Serio, jeszcze ranny zostałeś, czy chory? Nie, chory. Dobrze. A, to teraz gdy nie działa, bo ranny, no. Dajesz, wycofaj się tutaj. I zaraz wrócimy. Tędy weź byłoby dobrze. Ile ty jeszcze chory będziesz? Na 7 dni. Dobra, to zrobimy tak. Hop, hop. I teraz. Nowy rok, nowa reforma. Oczywiście. Oj, oj, oj. Kim ty jesteś? Czekaj. A właśnie, problem z Chinami straszny jest to, że wszystkie partie to IP. Teraz którego ja mam wybrać? Chyba tego. Zaraz, bo tutaj będą rządzić autorytarni. Tutaj chyba ci, a tutaj... Żeby to dobrze wybrać. Zobaczmy, który jest który. Nieważne jakie bonusy oni dają, ważne żeby partia odpowiednio rządziła, wiecie. To jesteś pozyskiwanie surowców. Rzadkie to w sumie. Kunku. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Ty jesteś autokratą, okej. Okay. Tutaj mamy gościa o nazwisku The German? A nie, że on jest... Dobra. Walter. To jest...
Też spoko, ale my weźmiemy tego pana. Tak. I w tym momencie mamy jakich? Tutaj mamy bez zmian, to dobrze. Obrońca prawa. Jakbym chciał ciebie wymienić, to mogę na... A, mam już szefa, tylko to zmieniło czy wszystkich? Nie, tego tylko nie zmieniło. Ty jesteś lepszy. Właśnie, czekaj, lokalne zasoby ludzkie, miejscowe fabryki i tak dalej. To nie jest też głupie, ale... W ogóle same minusy dają, o mój Boże. Chyba ty będziesz moim faworytem. No, sorry, Xu. Czuj cię zastąpi. Co my tu mamy? Narodowy populizm. No tego bym też zmienił, zobaczmy. Mamy jakiegoś fajnego ziomka od tego? O! O! I to Chang Ching Hui. O. Chang Ching Hui, ty będziesz dobrym następcą. To mi niepotrzebne. To jest ciekawe, ale też niepotrzebne. Tak, Chang Ching Hui, będziesz następcą. W sumie, czy to jest deszyfracja 1, to jest nawet nieźle. Tego bym zostawił, co prawda daję im sobie punkty polityczne, ale... No, ale daję te... deszyfrację. Tutaj pewnie znając życie, no właśnie, nie mogę zmienić, ja nie bym chciał, ale i tak byś został. No dobra, to lecimy dalej, no. Nie, co czekać. W ogóle Chiny, nawet u nas normalnie te podczas tego okresu lat 30. to jest ciekawa rzecz. Kuomintang, te wszystkie kliki. Tak naprawdę niewiele brakowało, aby komuniści tam przegrali. Śmiesznie by pewnie wyglądało to, jakby wybrały chłopaki z Kuomintangu. Oj, to nie. Ja się zagapiłem, zapomniałem w ogóle tutaj. Wbij się, błagam, na ostatnią chwilę. Kurde, nie ty! No dobra, to już tak bez znaczenia tak naprawdę. Wrzuciłbym jakiegoś dobrego generała tylko, bez który jest... Dobra, to zaraz ich wrzucę. Najpierw to wbije się tutaj na tyły. Mam nadzieję. Dobra. W Serbii będzie ciekawie. No ale wiecie co? Jednak... Mogę tu wam jeszcze pomóc, tak, ale muszę już... do siebie na podwórko wracać. A nie, bo jeszcze... Dobra, jeszcze jeden. To jeszcze 70 dni wam pomogę, jeszcze 70 dni... Plus tam fragment, jak się będzie to robiło, to mogę.
Co? Dobra. MacArthur, wiedziałem. Czyli tu mamy demokratów, tu mamy Aus. No i warto było Jack Richter robić. Jeszcze Hawaje pewnie niepodległość ogłosiły. Nie, Hawaje wzięły ten, dołączyły do MacArthura. One mają, jak tylko powstaną, opcję dołączyć do PSA, USA, albo, czyli Stanów Pacyficznych, Stanów Zjednoczonych, Ameryki, albo własne państwo mieć. W ogóle, czy wy naprawdę nie walczycie? Tylko z tymi walczycie, no dobra. No dobra, wystójcie. I to jest do ugrania. Jeszcze tu desant poszedł, skąd wy tutaj? Ja pierwszy porty nie mają. Zdechną zaraz. No tu jedną chciał okrążyć, a podesantowali się gdzieś tam. Dobra. Trzeba ten desant ratować. Dajesz, jak to się uda znowu, to będzie śmiesznie. Nie. Okropnie to wygląda. Sytuacyjnie. Dobra, trzeba zacząć supporta robić. I widzę, że już można... Gdzieś bym wziął tutaj rąną, żeby w razie czego ich gdzieś się cofać, uciekać. Jakby z dwóch stron mnie wzięli. O, syndykaty widziałem, wybuchły. Okej. Sobie wszyscy wypowiedzieli wojnę. Dobra, jedziecie tutaj. Ty jedziesz tu i tu. I to jest do ugrania. Oni się tak podesantowali i się nie rozejdą za... Nie rozejdą za bardzo. To jest do ugrania cały czas. Nie, to nie jest do ugrania, bo ci już nie ogarniają. Nie, no śmiecie, jest cały czas do ugrania. Dobra, to chociaż tu chodźcie. Teoretycznie da się tak zrobić, jak ci jeszcze pójdą tutaj i tak odbić. No właśnie, oni już idą na Saigon. Dajesz, wytrzymaj tu trochę, chłopie. O. Jeszcze nie. Dalej świat płonie. Tutaj o retention naprawdę nie trudno. Chyba, że naprawdę potrzebujecie, to wtedy zawsze jest tak samo. Czyli nie przyjdzie. O nie! Francja, nie wolno. Szwajcaria jest niekompletna teraz. Francuskie tereny poszły. O, i wojna w Hiszpanii się zaczyna właśnie, widzę.
Dobra, czas będzie przesadzić w gospodarkę. O mój Boże, Battle Royale. W Ameryce zawsze jest Battle Royale. Jeszcze zanim to zrobię, to ile wy macie chłopaki wykaliście przyjęli Waszyngton? Chociaż MacArthur często go odbija, zauważyłem. Dobra. Więc tak, wy to... Nie ma co czekać. Miło mi, że Hiszpania ma wojnę domową. Ale trzeba nam ogarnąć. Gdzie on był? Belgradzki powstał. To jest dobre pytanie. Czy Grecja się dołączyła? Bo Grecja często umie się nie dołączyć ostatnim czasem. I póki co się jeszcze nie dołączyła. No i chyba na powstaniu Paktu Belgradzkiego i przygotowaniach do wypowiedzenia wojny ten odcinek zakończymy. Jeszcze zobaczymy tylko, czy się chłopaki obronią. Obronili się. To teraz tylko ich zniszczyć. O nie. Wietnam, ruszaj się. Wietkong, ruszaj się. Uff. Tu pomożemy zaraz jeszcze chłopakom. W ogóle bym wysłał wam sprzęt. To nie jest głupie. Trochę go mamy. No. Z 2000 bym wam wysłał. Chłopników więcej nie mogę, nie mogę. Dobra, no to... Rozpocznij. Programik. Może nie powinienem przed wojną, ale nie chcę, żeby oni zdechli zaraz. No właśnie. No dobra, i holenderskimi wyborami i akcentem rozpoczęcia dwóch wojen domowych, nie. Co tu się stało? Jeszcze tutaj, wszyscy, cały świat po prostu płonie. Druga wojna światowa historycznie, coś czuję, była mniej krwawa niż tutaj. Dobra. No to tak czy owak kończymy już ten odcinek. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. I na kolejny odcinek, który będzie już pewnie niedługo.